Hej, cześć do Was, z tej strony Esko, to jest Traffic Racer, a Wy oglądacie kieszonkowe granie, bardzo ładnie się przywitałem, Jezu, normalnie, nie mogę, dobra. To jest gra, która naprawdę kiedyś mnie wciągnęła niesamowicie, ale dzisiaj z nią tak dużo nie gram, bo już mi się znudziła, ale wtedy grałem, jakoś przestać nie mogłem, końca nie widziałem, nawet nauczyciel w to zaczął grać, nie wiem dlaczego, ale zaczął, tak, no to było dosyć dawno temu, jeszcze wtedy nie mogłem nagrywać z telefonu, więc z tego nie nagrałem, tak mi się przynajmniej, albo nie wiem, może nagrałem, nie, raczej tego nie nagrałem, przynajmniej bym pamiętał. Na pewno nie nagrałem, nie nagrałem, nieważne. To jest bardzo fajna gra, w której wchodzi jedynie o jechanie do przodu po ulicy, omijając samochody, nabijając punkty, zdobywając nowe samochody i nowe plansze. Dziękuję bardzo, jestem genialny, mam nadzieję, że wszystko słyszycie, że wszystkie dźwięki słyszycie. I nawet widzicie mikrofon, czekajcie, mam pomysł. Już, nie, jeszcze widzicie, a, już nie widzicie, dobra. Więc tak, mamy samochód, możemy wybrać mu nawet kolor, widzicie, możemy wybrać mu opony, które kompletnie nic nie dają, tylko i wyłącznie ulepszenia coś dają, no bo dlaczego koła miałyby coś dawać, prawda? To są tylko i wyłącznie koła, w sensie, w sumie to tylko felgi się zmieniają, bo nic tak naprawdę więcej się nie zmienia, co dziwne, bo przecież koła powinny zmieniać przyczepność, tak? No to jest dosyć logiczne, tak? Znaczy w sumie opony, bo tutaj są opony napisane, a nie felgi. No ale dobra, no nie będziemy się czepiać szczegółów. Możemy ulepszyć szybkość, kierowanie i hamowanie. Po co? Nie wiem, skoro za chwilę zdobędziemy nowy samochód, który mogę już w sumie kupić, ale nie będę kupował, bo jest troszeczkę taki sam. Prawie. O 5 lepszy, wolę pozbierać się na przykład do tego samochoda i będzie lepsze. No na czym teraz nie możemy jechać, ale no, zobaczymy. Dobra. Darmowe pieniądze, pewnie oglądanie reklam daje nam darmowe pieniądze. To jest dość logiczne, ja wyłączyłem reklamy, więc reklam nie powinno być, ale i tak pewnie będą. Dobra, mamy 4 tryby, mamy wolną jazdę, wyzwanie czasowe, nieskończony dwukierunkowy i nieskończony jednokierunkowy. Chyba sama nazwa mówi, o co w tym chodzi, prawda? Wolnej jaździe nie zdobywa się punktów, ani kasy, ani niczegoś tam nie zdobywa. Wyzwanie czasowe, tam się zdobywa kasę, nie wiem czy najwięcej, ale wydaje mi się, że nieskończony jednokierunkowy to jest najwięcej i najłatwiejszy. Najwięcej się tam zarabia i to jest najłatwiejszy tryb, tak mi się przynajmniej wydaje. Bo tam póki co zarobiłem najwięcej. Można zrobić spokojnie do paru tysięcy, jak się dobrze pojedzie oczywiście. Dobra, troszeczkę wam ściszę grę, żeby nie było za głośno. I tak o, mamy ogólnie, czekajcie, jeszcze wam pokażę w opcjach, mamy ogólnie grę po polsku, nie wiem czy widzicie. Ale mamy sterowanie, możemy mieć na dotyk, możemy mieć analogowe i przechylanie. Dotyk, ja preferuję dotyk, bo jest o wiele lepsze niż analogowe albo przechylanie. I przyspieszenie automatyczne albo ręczne, czyli że... jak bardzo nam ma przyspieszyć samochód, po prostu zwyczajnie, tak? Reflektor samodzielny, bla bla, chyba samo, jaki to jest. Ale jakiś tam jest na pewno. I klakson, nie wiem po jakiego grzyba tutaj klapson, po co tutaj klapson? Klakson, skoro i tak ludzie nie zjeżdżają z drogi jak się jedzie, więc no to jest dosyć durne. No ale dobra, mamy. Jak naciśniemy tutaj, o mamy klakson, właśnie klapson mamy. Mamy klapson w dupala. Taki klapson mamy, tak, dokładnie. Może jeszcze troszeczkę ściszę, żeby gra nie była przypadkiem za głośna. Wiem, widzicie teraz telefon, no trudno się mówi, no. I tak, jeżeli chcemy nabić kombo, które możemy... Dobra, zarobiłem 79 pieniążków, to jest dosyć mało. I dajemy jeszcze raz, za chwilę pokażę wam tryb dwukierunkowy, jednokierunkowy. Ale się zacina gra na tym całym programie, który zybybuł, jest fajny. Ale bo się gówno zacina się. No ale dobra, mniejsza o to. Tak jak jedziemy. Jeżeli chcemy zahamować, musimy nacisnąć na ekran, na przykład na środku, tak o. Tak się hamuje. Hamowanie jest potrzebne wtedy, kiedy cała droga jest zastawiona i powiedzmy nie ma jak przejechać zwyczajnie, prawda? Kombo daje nam punkty i kombo się nam stakuje, że tak powiem. Nie wiem jak to powiedzieć inaczej. No wiecie, że jest tego więcej i więcej w jednej liczbie. Nie wiem, dobra, nieważne. No, ale za to dostajemy potem więcej pieniążków. Jeżeli powiedzmy nabijemy kombo 40, to za to dostajemy powiedzmy tam, nie wiem, 400 pieniążków albo coś w takim stylu. Nie mam pojęcia jak to działa. I dostajemy punkty w zależności jak szybko jedziemy, tak mi się wydaje, albo jak to jest samochód. Nie pamiętam dokładnie, ale jak kiedyś grałem, to było tak, że im szybciej jechałem, tym więcej punktów mogłem nabić zwyczajnie, co było dosyć dziwne, nie wiem, albo to po prostu zależało od samochodu, albo to zależało właśnie od prędkości, więc tego dokładnie nie wiem i chyba nie... A dobra, gdybym nie zahamował, to byłoby gorzej, ale zahamowałem... A, what the fuck, what the fuck, właśnie o tym mówiłem, widzicie? Zarobiłem w sumie 715 kasy, wynik mój to 16, kombo 23, za każde jedno kombo dostajemy 10.
dobrze powiedziałem wcześniej, że 40 combo to jest powiedzmy 400 kasy. Bardzo dobrze powiedziałem, bo 4 razy, znaczy 40 razy 10 to jest 400, logiczne, tak? Tak. Dobra, weźmy sobie, przejdźmy jeszcze jeden level, znaczy przejedźmy jeszcze jeden, albo nie, wiecie co, wyjdę do menu głównego. Do menu głównego, o fuck, jednak jest reklama, o ja pierdziule, i się tak dziwnie przestawiło wszystko. Miało nie być reklama, mam wyłączony internet, prawda? Mam ten roaming włączony, nie wiem po co, ale mam. Dobra, graj. Bla 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 bla, gdzie to jest? Tutaj, gra, jeszcze raz muszę coś zapomniałem. I dajmy sobie powiedzmy wyzwanie czasowe, czemu nie? I pokażę wam drugą mapę, która jest dostępna, bo następną musimy kupić, co zresztą chyba sami widzieliście, prawda? Dobra. Pozostały czas, mam ogólnie 100 sekund. Nie wiem jak się zdobywa czas, czy to właśnie przez przejeżdżanie obok pojazdów, może tutaj właśnie to daje czas, nie jestem dokładnie pewien, ale po prostu jedziesz po prostu do przodu, a się skończy czas i nic więcej nie robisz. Ja tak naprawdę z tego trybu praktycznie nie korzystałem, więc właśnie, no chyba sami rozumiecie co to znaczy, prawda? Skoro nie korzystałem, to dokładnie nie wiem, Jezu, jaki fuks! Jedziemy i jak jedziemy powyżej 100, to możemy nabijać sobie combo. Jak jedziemy poniżej 100, to combo nabijać nie możemy niestety, więc to jest taki minus. Ale no co poradzisz, niestety tak to już wygląda. Więc musimy sobie odpuścić jechanie 90 i nabijanie komba, bo się nie da zwyczajnie. Rozumiecie o co mi chodzi, prawda? Tym samym warto jest jednak nie jechać zbyt blisko samochodów, bo jednak one czasami robią takiego figla, że zjeżdżają zwyczajnie na bok, na drugą stronę ulicy. Co nie jest dosyć fajne. Tak jak teraz widzieliście, jakbym jechał po tej stronie, właśnie widzieliście przed chwilką znowu, to bym po prostu zwyczajnie wpadł na samochód. O, jeszcze żyje, no tak, bo tutaj jest jak nieskończone żyć, dopóki się czas nie skończy. No to jest dosyć logiczne, tak. Musimy po prostu nabić jak największą ilość punktów. Pa. Tak dokładnie. To właśnie on na tym polega. No, genialne. No dobra, przestanę już, dobra. Nieważne, tiry, autobusy, ambulanse, które jadą bez świateł włączonych, w sensie wiecie, takich bez świateł Wii-O włączonych, czyli nie musimy jej zjeżdżać, bo ona tak szybko nie jedzie. Policji tutaj nie ma, mój wynik to 844 kasy, znaczy 414 tysięcy, ale dobra, 48, dobra. Kupmy sobie jakiś nowy samochodzik. Ile mamy minut? Mamy 7 minut. Dobra, kupmy sobie ten samochodzik, bo wygląda zacnie. Chyba, że na ten nas stać, nie na następny, bo... Dobra, kupmy sobie ten, bo wygląda bardzo zacnie samochód. Taki kolorowy jest. Dajmy sobie takie same koła, co w poprzednim. I dajmy graj, zobaczymy jak tym się jeździ, jak szybko ten przyspiesza. I dajmy dwukierunkową ulicę. Czemu nie? Przedmieścia. Czemu nie? Zaszalejmy masakrycznie, zaszalejmy, yo, ziom. Dobrze. O, widzicie, jest dwukierunkowa. Jadąc pod prąd zdobywamy więcej pieniążków, ponieważ to jest przeciwny kierunek. Tak, jadąc przeciwnym kierunkiem mamy double points, jesteśmy genialni, jesteśmy super. Tym samym jadąc więcej niż 100 km na godzinę nabijamy sobie Jezu! Wysoką prędkość, wysłyszałem nawet policję, ale jakoś nie zwróciłem na nią uwagi. Dobra, wiecie co, na tym ogólnie to polega ta gra, żeby jechać przed siebie, nie zwracając uwagi na to, co jest obok ciebie, omijając wszystko, co jest naprzeciwko ciebie i w sumie tyle, wiecie, więc ja się z wami żegnam. Dla gry daję spokojnie 7 punktów. Tak, 7 punktów. I to było właśnie to, jeżeli macie ochotę, to właśnie, to zróbcie co tam macie, na co macie ochotę. I dajcie łapkę w górę. No to na razie, w takim razie, cześć, żegnam się z wami. Psz.